Siemaneczku, cześć i czołem, Czeski z tej strony, witam was serdecznie w House Flipperze dwójeczce. Będziemy sobie remontować dalej, remontować, sprzątać i tym podobne. A w ogóle teraz dopiero zauważyłem, że tu w kuchni są takie dziwne szafki z kropkami żółtymi. Nie wygląda to fajnie. No ale trudno. Remont tu robię. Czy ktoś zamawiał jakiś remoncik? O Jezu, jakie tutaj tapety brzydkie tutaj są. Pozdzierane. No brzydko, brzydko. Czy ktoś zamawiał jakiś remoncik? Może ktoś ten, komuś wyremontować piwnicę? Zbieram zamówienia w komentarzach. Serdecznie zapraszam do składania zamówień. A tak na poważnie to lećmy w końcu. A tutaj mamy wszystko niby zrobione. Teoretycznie. Mamy tu jeszcze jeden jakieś zlecenie. Koniec z najbrzydszym domem. Hej, pamiętasz obecnego posiadacza tytułu najbrzydszego domu po tej stronie wybrzeża? Znanego wcześniej jako Dom Driftwood. Pojawiła się szansa, że jednak zmieni się centrum kultury. Zbiórka pieniędzy na wzmocnienie renowacji zakończyła się spektakularnym sukcesem. Nawet grupa turystów przekazała pokaźny datek po zrobieniu sobie zdjęć. Także wystarczy nie tylko na materiały, ale też na zatrudnienie najlepszego speca od remontu w okolicy, czyli ciebie. Dziękuję. Poprzednia ekipa zostawiła sporo do zrobienia, a największym wyzwaniem będzie doprowadzenie zewnętrza do przyzwoitego stanu. Twój słynny młot pójdzie w ruch. To na pewno, poza tym koniecznie będzie sprzątanie, wykończenie ścian, podłóg oraz umeblowanie. Zresztą, pewnie wiesz, to lepiej ode mnie. Mam nadzieję, że wyświadczysz i na koło ten zaszczyt i stworzysz centrum kultury, na które czeka całe miasto. Trzymaj się, Tom. Alright. Czyli w końcu mamy ten questik, który mamy wyremontować to jakieś dziedzictwo kultury. Jarek, keep out. what did it do? Nawet jeżeli on teraz tak wygląda, to jest ładny. Dobrze, to zacznijmy może od handlu. Nie ma. Jakieś deski, proszę bardzo. Gazetki, te sprawy. No, to jeszcze dużo do sprzedaży. O Jezu, co za melina. Panie kochany. A to jest garaż. No dobrze. No dobrze. Garaż, powiadasz. A, to jeszcze z drugiej strony jest też. A, nie, czekaj. A, dobra, czekajcie, bo to jest taki garaż i od razu tutaj cyk. O. Właśnie. Tom. Aha. Dobra. Aha, i tu się wchodzi. Ej. Fajnie to jest zrobione. Fajnie. Podoba mi się. Deska. Deska. Deska, deska. Paleta euro. O Jezus, ale tu będzie roboty. Myli państwo... O, a tu skarb jakiś można wykopać? O. Tu się zakopać komórkę. Podejrzany. Są śmieci. Tu. Jakieś okna jeszcze muszę sprzedać gdzieś. Tu. Panie kochany. Jeszcze pełno desek widzę, że do sprzedaży jest, ale nie wiem, czy one nie są gdzieś na... A nie, tutaj na przykład są. Ale też nie wiem, czy one nie będą gdzieś wyżej. Desek jest pełno, nie? Ojej, no dobrze. Wybórz. O.
Okej. Syk. Bo to nie zapadnie się na mnie? Panie kochany. A tu tak ładnie śmietniczki ułożyłem. Pod ścianą. I co? I teraz nie będą pod ścianą. No nie, to tak nie można. Cyk. Cyk. Dobra. Teraz ściana. Numer. Numer prawo. A w ogóle, mamy zezwolenie, bo to powinno być jakieś tam od konserwatora zabytków jeszcze pozwolenie, wyburzenie takiego dziedzictwa kulturowego naszego miasta. Co tutaj? A, ja też mogę młotem? O, fundamenty. Nawet tu jest potężny młot w takim razie. Elegancko. Czekajcie, bo jakieś ulepszenie dostałem do młota w burzu niemiłego. Szybko i dokładnie. Okay. Mocne uderzenia. A dokładne mogę tak, o. A dobra, okej. Okay. Ale dokładnie to no, w sumie... jakbym coś planował, jakieś zrobić ładne takie ten, ściany. A taką ścianę zrobić właśnie z tymi dokładnymi uderzeniami, taką trochę dziurawą, trochę nie. No co ty chcesz? Pracuję, Tom! So, thanks to the successful fundraising, and with you being in charge, we can trust that the work will be finished this time. Oczywiście, że jestem profesjonalistą, a co tu? Prove that with every house you fix. Gotta tell ya, your work makes an impact around town. Let's take Emma and Jane's Bookshop Cafe. After your redecoration, their business is thriving. Or... David's rental. I met him the other day, and he told me it's booked for the next few months. So you're not only improving houses, but the lives of people who own them as well. Isn't it awesome? No, ja może być, a dadzą mi coś, jakiś tam piwek, chociaż ten, proszę, chwal mnie dalej. All right. I'm done now. But seriously, you proved to be an important part of our community. Though, I have to confess something. When you first reached out to me, I wasn't sure you'd be able to make it. And to ask about the Driftwood House renovation right away? That's boldness you don't see every day. So, I decided to give you a chance. Worst case scenario, you'd discover house flipping wasn't for you. But you did it. And now the whole Pinnacove is rooting for you. Że on we mnie nie wierzył? Ty Tom, tylko grabisz sobie, wiesz? Ja to przyjadę z motem do ciebie. Ja was nie zawiodę. Never. Now I'm sure of it. So let me thank you again on behalf of the town of Pinnacove. We're all so grateful for everything you do here. And we hope you won't leave us after completing this renovation. Who knows what the future holds for a skilled house flipper like you. Till next time, my friend. Nara. Ej, co ja mam schody tu zburzyć? Dlatego są tutaj jeszcze te deski na sprzedaż, rozumiem. Także nie wejdę do góry. A przynajmniej nie tędy. Syk! Ale to co, to jest ostateczny remont? Myślę, co, już tylko zostały chyba... Nie wiem, no dobra, zobaczymy właściwie. Czy to będzie ostateczny remont, czy to będzie jeszcze coś dalej. Dobra, ale teraz tak. Ja już wiem, gdzie są te deski, których nie wiedziałem, gdzie się podziewają. To po prostu były schody, które muszę sprzedać. Bardzo. Stare dechy. Piłka. A tu sobie jeszcze. No, sprzedawaj. Jak to wygląda tam? Jeszcze jakieś deski zostały gdzieś, ale to... Może znajdę je. Może tak w ogóle znajdę. O, tu na przykład mam sprzedać to.
Nie widzę tych desek. Nawet na tym naszym radarze. Co? A, to jest wejście na pięterko. Dobra, to tam na razie się nie będę nim przejmował. Cyk. Bum. Rach. Kach. Dobra. A, dobra, już widzę, gdzie są te deski. Ale tam leżały góry po prostu. Będą wszystkie deski. Ja. Yeah. No dobra. Dobra, tam chyba są śmieci, tutaj jakieś. Dobra. No i tak naprawdę tutaj nam zostało tylko ucowanko. Ich tutaj. Lam. A jeszcze ten domek trzeba będzie wyczyścić, bo tutaj jakieś łobuzy namalowały swoje oznaczenia. Jakie to brzydkie w ogóle. Ja to się zastanawiam dla... Znaczy, są fajne murale, na przykład jakieś graffiti, takie murale, nie? To ładnie wygląda, ale takie coś mazanie po tych blokach. Nie wiem, kto to wymyślił. Nie. Ty wygibasy. Ani to ładne, ani to nic. O! Zrobiliśmy wszystko. Na dole. Łatwo. Teraz czas na drugie piętro. Dzień dobry. To za rusztowanie. Nie wiem, czy ja właśnie nie sprzedałem rusztowania i teraz nie wiem, jak wejdę do góry. Dobra, nieważne. Mam jakąś drabinę. Albo będzie można jakoś wyjść przez okno albo coś. Dobra, to chyba wszystko. O Jezus Maria. Znowu jacyś robole byli i no, nie skończyli roboty. Gdzieś muszę jakieś... A tam farba była, ale dobra, sprzedałem ją. Trudno się mówi. O, to jakaś łazienka. A, ale to były też kafelki. Nie, tu nawet to powiedzmy, że ładnie. Łomatko jedyna. Ta łazienka nie była przystojna. Pomidorek, chlebek, tu śniadanko sobie jedli, proszę bardzo. Bułeczka. Nóż. Ko, tu jakiś taki kominek. Tu widzę, że chyba tą ścianę mam wypierdzielić. Przynajmniej tak jest pozaznaczane, ale to się przekonamy pewnie później. Tu to sprzedać, okej. Okay. Jeszcze chcą, żeby sprzedać. A nie, wszystko sprzedałem chyba co. A, dobra, nie wiem. Tu chcą jeszcze coś sprzedać. O, to. A, bo to zabite do jakiejś kurde. Jeszcze. Jakieś krzesła gdzieś. Aha, dobra, to ja wiem chyba gdzie, bo to chyba coś mi się wydaje, że będę musiał tam... Pojemnik tak ustawmy ładnie. O. Niech tu będzie. Tak. Wybórz. Mi się wydaje, że będę musiał to wyburzyć. No, tak dobrze mi się zdawało. I dlatego tam nie mogłem sięgnąć tych krzeseł tutaj. Żeby posprzedawać. Dobra, dawaj. Młotem.
Młotem w hołotę. Ale tu będzie pięknie. Ale tu będzie prześlicznie. Już to czuję. W kościach. I w młocie. No, już nawet nie ma co. Nie ma wątpliwości, że to będzie ładnie. Jeszcze. A tutaj. Dobra. Teraz plamy powycierać. Pomazane jak zwykle. Okej. Tu wszystko jest ładnie. Plamy, jeszcze gdzieś plamy są. O, tu na przykład. Dobra, plamy pościerane. Wykończ. Wykończenie. Czy nie wiem gdzie. Halo. Where tu wykończ. Wykończone. Drzwi. A, tutaj mamy. Cyk. A dobrze stanąłem w takim razie. Tam gdzieś z tamtej strony, okej. Okay. A fajnie, że to pokazuje tak nawet przez ścianę, że widać na zielono, że gdzie macie wstawić te okna, nie? Okej. No i tutaj na zewnątrz wszystko elegancko, pięknie. Dzień dobry. Widzę, że wszystko zrobione. Teraz tutaj. Sprzedaj. Jakieś deski, coś. To muszę sprzedać. Tu. Lamy. Okna teraz. Cyk, cyk, cyk. Ja, już. Wybórz. Którą ścianę? Dom. Ja tutaj tu taki... taki... taka jadalnia tutaj będzie z fortepianem? Może być. O nie. Żeby turyści tu mogli przychodzić i podjadać trochę. Zanim wejdą do tej. Do. Coś muszę sprzedać jeszcze, tylko nie wiem co. A tutaj. Kubek. Zanim wejdą, właśnie turyści muszą tutaj podjeść, zanim wejdą do wody i złapią skurcz, nie? I się utopią. Albo rekin ich. Wiadomo, że muszą być najedzeni, żeby rekin miał smaczne danie. Pomaluj. Dawaj. Dobra. Zaczyna to wyglądać.
Zaczynamy to wyglądać ładnie. O, o. Ja tam gdzieś było za dużo zamalowałem. U góry w sensie. Nic farby. Nieprawda. A czekaj, bym R-kę wziął i kopiuj, duplikuj. O, duplikuj. Albo kopiuj. O. A. Weźmy to, zróbmy porządnie. Widzę, że zamalowałem za dużo u góry. Teraz za dużo położyłem. Ale spokojnie, spokojnie. Mamy tu jeszcze odcyk. O! Elegancko. Teraz można to posprzedawać. Cyk, cyk, cyk. O! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć, czyli po trzy krzesła na jeden stolik wynika z tego. Cyk. Rachu cachu. Tutaj ktoś dupę przypiecze. Koniecznie. Dobra. Wszystko. Ładnie, pięknie, elegancko. Jadalnia zrobiona. Teraz tak. Wybórz. O, tu są w ogóle pudła do rozpakowania jeszcze. Lamy. Zwykle nie wiem, gdzie jest ta ostatnia plama, nie? Dobra. Cyk, cyk, cyk. W ogóle dziura. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest ta plama. No to nie jest to chyba, nie? Rytarz, to jest to zupełnie co innego. To może zbudujmy sobie tutaj dziurę zasklejona. Kurde, no strasznie nie lubię, jak zostaje taka plama i nie wiadomo, gdzie ona jest. Nawet jak się podświetla. Nie mam zielonego pojęcia. Dobrze, ale to może soczystą pomalujemy. To taki fakt. Nie ma być taki ten kolor.
Tyk. Jakiś taki łososiowy kolor. Dobrze, dobrze mówię. Kolor rozpoznaję. To już jakiś inny. Dobra. No jak koniec farby, kochaniutki. Ze mną te numery. No bo tu mamy jakąś drewno, no to sobie zrobimy, cyk. Na ścianę też, a w sumie tak, bo tutaj widzę, że jest takie drewniane, powiedzmy. Nie wiem, czy to chodziło o to. Może tak. To w ogóle jakiś pokój taki dziwny tutaj. To chyba biuro, nie? Dobra, kraba to tutaj pierdykniemy sobie tutaj. Ja w ogóle przestawił ten włącznik, bo on teraz jest nigdzie, a on ma być koło drzwi. Cyk. Tu też jeszcze mamy domek do zabawy. To ma być jakieś. Bawialnia? Dzieci. Szafka na buty. Chyba tak. Tu ma być po prostu jakiś. Dom zabawowy, żeby mogli. Też stolik kawowy? Nie wiem, no dobrze. Tak. Może tak, może tutaj stolik kawowy z fotelem. O, żeby czas odliczało. Kiedy dziecko można zabrać. Stolik, tutaj ktoś pilnujący będzie sobie pił kawkę. A tutaj szefkę na buty. Rozpakuj pudła. Nie. Pokaż. Rowerek. Domek. Będzie tu. O, kuchnia. Faktycznie to jest jakiś taki pokój zabawowy, bawialnia, nie? Dobra, co my tu mamy? Traktor. Wycharę. Robocika, dawaj. Dawaj je tutaj, żeby nie dosięgły dzieciaki, żeby się nie mogły nią bawić. Tutaj kostkę Rubika, powiedzmy. O! Ferrari. Tam Viper. A tu będzie Ferrari. Bo czerwony. To ten szybszy. Czerwony zawsze jest szybszy. Misiek. Żaba. Będzie tutaj koło kuchni. Pilnowała będzie kuchnię. Mamy... O! Raba. Tu gdzieś. Tu. Organki. Tu. O. Kaczucha. Kaczucha to musi być chroniona tutaj. O. Kaczucha gentleman. Kaczucha pirat. Kaczucha fancy. No dobra, ale zrobiliśmy to. Zrobiliśmy... Ej, też plama ta znikła, nie wiem czemu. Może zamalowałem ją. Dobra, dzień dobry. Tu jeszcze korytarz pełny śmieci. A, jeszcze tutaj w ogóle. Dobra, łazienka. Dobra, może łazienki zrobimy pierw. Może tu gdzieś... O, tutaj też kibelek. Cyk. Cyk. Belek musi być ładnie wyłożony. To będzie
załatwiał się w brzydkim kiblu, nie? Nie da rady tak, nie? Brzydkim to, to nikt nie będzie chciał. Lustro. Na środku? No nie będzie. O, sprzątali po sobie. Psztala. Cyk. Kwietniczek. Tu jeden. Tu drugi. Mydełko fa. Tu dwa. Sialala. Starczy. Dobra. Jest pięknie. Jest pięknie, elegancko, ładnie. Śmieci. Dobra. Plamy. Są plamy. Ktoś tutaj brzydko farbę pochlapał. Dobra, elegancko. Już mi się podoba. Pomaluj teraz. Dobra, dawaj. Dawaj farbę. Dwoj. No dobra, tylko muszę uważać, żebym znowu nie dziabnął tej farby tam pod sufit. Bo będę później znowu poprawiał. Dobra. To wszystko pomalowane? No. A, bo tu jest wyjście. Dobra. Dobra, pomyślony. Pomyślany. Jakaś tablica. Wiedziałem to przyczepić tu. Mogę przyczepić. To ile razy w kiblu był, będzie zapisywane. Przyczepiane na ten. Poczekalnia do kibla. Cy. No, dawaj. Cyk. Cyk. Stolik kawowy. Na środku. Półka. A, to mogę taką na ścianę przyczepić. Ale tu, kurde, nie ma miejsca. Dobra, powiedzmy, że... A to z jakimiś wieszakami, to... No, gdzieś tutaj. Ja mam tą półkę położyć. To przecież to jest... Gdzieś... Tutaj. Dobra, powiedzmy, że będzie tutaj. Wieszak. Tu. Lalalala. Kwiateło. Cyk. No. No i poczekalnia do kibelka zrobiona. Plamy na słońcu. Elegancko. Tu jeszcze do zrobienia. Pomalować. Okej, okay, nie ma sprawy. Nie chcecie takiej ładnej tapety? O, mogę zakończyć zlecenie? Nie, bez przesady, nie będziemy przecież robić takiej fuszerki. Ten tylko nie zamalował czasem za dużo. O, już chciałem od dołu lecieć. Ledwo powiedziałem, żebym nie zamalował za dużo i chciałem po tych, po panelach lecieć, nie? Pałkiem. Tu jeszcze jest pod schodami. Jest pod schodami tutaj? Jest też jakieś pomieszczenie. Nie, to są schody w dół. Tak, to jest to wejście w tym ala garażu, którym widziałem, nie? Gdzie zostały tylko szalety chyba publiczne. Aha, koniec farby. Dawaj. O, a nie, dobrze. Zamalowałem, dobra. Dobra.
Dobra. Licznie. Licznie elegancko. Oho. Syk. Syk. Pięknie. Wyłożone. I tu wygląda na to, że też zrobiliśmy wszystko. No i zobaczcie, tutaj będą przychodzić spragnieni turyści z plaży, tutaj z promenady, będą se szli tam w stronę tego latarni, żeby zobaczyć. To starożytna latarnia Pharosa, grecki archetyp. I tutaj będą sobie przychodzili, że tutaj wejdą, bo siusiu będą chcieli, tu będą mogli sobie usiąść, poczekać, aż ktoś wyjdzie. Kulturalnie tutaj wejść, tutaj siu, te sprzątać kubkę. Tutaj będą później mogli coś zjeść. Na kuchni podane, tu cyk, elegancko. A tu zostawić dziecko i uciec. No. To pięterko ładne, eleganckie, piękne, śliczne. O Jezus. Panie kochany, to panu to tak pierdzielił. Piłę nawet tu zostawili. Młotek. Panie kochany. No, przejdźmy się może, posprzedaj. Komórkę jeszcze znalazłem. A nie, to nie jest komórka, to jest... Ktoś konsolę zapomniał. Dobra, no i elegancko zapomniał. Jego strata. Mógł nie zostawiać. Tu jeszcze coś mam sprzedać? Na razie nie. Farbę sprzedaję też, ale tak z przyzwyczajenia, bo wszystko sprzedaję. Piłę. Cementy. A co, w ogóle będą jakieś pokoje gościnne u góry, czy... Nie wiem co. O, tu jeszcze w ogóle do góry też będzie wejście. Okej. Okay. Może jakiś tarasik widokowy. Ale to jeszcze się do tego dojdziemy. A tymczasem... O, to ja. To nawet ładnie zrobiona. I belek też ładnie zrobiony. Nie trzeba tutaj robić. Tutaj też nie. A tu trzeba będzie. Rozpakuj pudło. A tutaj jakieś studio nagraniowe? O tak, ojej, studio nagraniowe. Można wynagrywać piosenki. Śpiewać każdy może jeden lepiej, a drugi gorzej. Dobra, nie męczę już was. Cyk. Dobra, zobaczmy co oni tu w ogóle jeszcze mają do rozpakowania. Hej, DJ. Tutaj masz jedną konsoletę. Czekajcie, ale to skrzywo. To nie może tak być. Ej, ale nie mogę tego ustawić tak prosto. O. Teraz. Nie wiem do czego to, ale może tutaj będzie pasować. A to sobie będzie tutaj, jak się będzie nudził. No co to? Co to jest? Laptop? A. Ej, gdzie ta myszka? No nie! Na podłodze. A, to jest laptop. Cyk. Tak jakoś cicho. Głośniki. O. Rolling Stones. I na kołów. Dobra, ładnie. Ładnie, podoba mi się. Dobra, to teraz tak. Pomieszczenia na pewno mamy trochę. Plamy na słońcu. Bo tam jest studio nagraniowe, tak? W tym jednym pokoju to jest... Tutaj będzie. Jakieś ślady na biurku. Tutaj nie wiem, ktoś
się opierał o to biurko z tej strony na dodatek? Nie chcę wiedzieć, co oni tu robili. To jakiś pokój komputerami? Fajka internetowa? Teraz tak, czekajcie, bo ja teraz... A dobra, zrobię tutaj jeden, ale jeden jeszcze tutaj zmieszczę. Dobra, i jest elegancko. Tutaj pan pilnujący porządku. Albo pani. Dobrze, to teraz tak. Monitory. Cyk. Cyk. Dobra. Skrzyneczka. Skrzyneczkę tam gdzieś położył tutaj. Nawet nie zajmowała miejsca na tym. Na biurku. Cyk. Cyk. Proszę bardzo. Klawiaturen. I można tutaj robić tego. Turniej. W LOLa. Albo Fortnite'a, o. Dobra. No i tu już może się odbywać turniej Fortnite'a. Echa. Sprzedaj, tu jeszcze tapety nie sprzedałem wszystkich. Tu jeszcze. Jeszcze jakaś tapeta gdzieś. Wie, która tu. Alright. Teraz tak. To tanko. Jakaś konsolka jest. Może to będzie kolejny pokój. Nie wiem jeszcze, jaki tu będzie pokój. Najpierw go pomalujmy. Ach. Pociągnięte. Cyk, 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 cyk. No, ale tak te niebieskie to takie. Dziwnie wygląda, jak te niebiesko, tak kolorem takim jaskrawym niebieskim. Ale to wiadomo, tylko publiczny pokój. Nie wiem, co. Nie wiem jeszcze, co tu będzie w pokoju. Próbuję się. Tu jedna konsolka jest. Się dowiemy pewnie, jak będziemy rozpakowywać te pudła. Natomiast fajnie by było je wiedzieć troszkę wcześniej. Gdybym mógł też odpowiednio poukładać. Odpowiednio poukładać te meble. Cyk. Teraz tak szczerze powiedziawszy, to nawet nie wiem, jak je poukładać. No, na pewno sobie zrobimy tutaj stolik. Cyk. O. O. Może tak? Dobra, zobaczmy, co jest w pudłach. Tomb Raider. Tu są planszówki. O, twierdza. I skrebl. I obraz. Obraz lepiej pierdykniemy. Dobra. I taki gier do gier. Taki pokój do gier, ale taki. Ale czemu tu ryby? W takim pokoju ryby wie. Dobra. Klient nasz pan. W takim pokoju jakieś kurcze do gierek takie klimaty walną. Mi w ogóle nie pasują te zegara nic. To mi nie pasuje do takiego klimatu tych gieraszek, nie? Ale dobra, klient nasz pan. Ja mam tutaj. Aha, dobra, czekajcie. Nie tutaj.
Łatwo. Tu zrobione. Dobra. Już. To ściana ufajdana. No i też zresztą. To nie trzeba czasem pomalować tego na coś jakiś taki ładniejszy kolor niż taką tapetę babciną? Dobra, no najpierw wyczyśćmy te ślady. Nie ma tu jakiejś malowanka? Nie ma. Ma być taka babcina? Tapeta? Okej. Okay. Piętnasz pan. Gadaj, to u góry. Dobra. Okej. Okej, to wygląda jakby wszystko było. A tu, o. Różowo tu. Taki czubek różowy, taki pomalowany na różowo, to by mogło fajnie wyglądać z daleka. I w dom, żeby kolorowy zrobić, bo tak teraz to będzie wyglądać za poważnie. Dobra. A nie wiem, czy nie było tutaj gdzieś jeszcze na różowo. O, właśnie, tu. Dam, dam. Teraz trzeba zobaczyć, jak to z daleka będzie wyglądać. Chociaż te, mówię, te takie na kolorowo to jeszcze było tutaj pomalowane. To jakoś fajnie wyglądało. Czy mógłbym w ogóle tak przez okno? Nie. Nie mogę. A to chyba wszystko tutaj. A nie, tutaj jeszcze. Dobra. O, tu. Dobra. Tak się przejdę tędy. Dobra, ale tutaj jeszcze. Dawaj. Ja mogę to gdzieś położyć. O, 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 o. No i elegancko. Czy to będzie wszystko? Nie wiem, ale przebiegnę naokoło. O, tutaj jeszcze. A tu jest ładnie. Jest ładnie. Okej. Okay. Jak to będzie wyglądało? No. Ja bym zrobił to jakoś bardziej kolorowo, tak szczerze powiedziawszy, że o tutaj już nawet ten obok, ten taki na fioletowo pomalowany dom już bardziej przyciąga wzrok niż ten niby atrakcja turystyczna, czy tam centrum turystyczne. Jak to brzmi, jakby to jakoś było tak właśnie, jakby to, powiedzmy te u góry to by zostało różowe, tylko by ładnie pomalować. Jakieś inne jeszcze kolorki takie, wiecie, przyciągające wzrok. A co tam balony jakieś lecą gdzieś daleko? Ciekawe. W ogóle to taki domek na kurzej łapce, zobaczcie tutaj, nie? Słyszę na dole, jakby taką zrobić kawiarny, albo barek tutaj, cyk, cyk, albo tutaj barek, żeby tutaj był też dostęp do szaletów publicznych i tutaj zrobić taki barek, tutaj jakieś soliki takie. Ja bym tutaj to lepiej urządził, panie kochany, ja bym tutaj zrobił taką atrakcję turystyczną, takie centrum turystyczne, że tutaj by się, kurczę,
Chińczycy nawet zjeżdżali. No. Z Chin, z Tybetu. No, a tymczasem Borem Lasem Shift Enter. 59 tysięcy dostaliśmy. Jestem ciekawy, czy jest jeszcze w ogóle jakieś zadanko dla nas. O, udało się. Na tym kończy się nasza opowieść. O, koniec naszej powieści. Dało się. Dziękujemy za zagranie w naszą grę. To było ostatnie zlecenie naszej opowieści, ale nadal jest tutaj wiele do zrobienia. Kupuj i flipuj domy. Dokończ pozostałe zlecenia. Zostań milionerem. Jeśli czujesz się wyjątkowo kreatywnie, wskocz w tryb sandboxowy i dziel się swoją twórczością z resztą społeczności. Tylko nie zapomnij o włączeniu modów w ustawieniach gry. I jak zawsze, wesołego flipowania! Czyli teraz już, o, skończyliśmy tryb opowieści tak naprawdę. Mili Państwo, to jest już koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, idziemy pić. Tymczasem, bo jeszcze można budować jakieś domy takie dodatkowe. Ja na razie nie będę, znaczy podejrzewam, że jeszcze wrócimy sobie zbudować jakiś dom, taki patodeweloperkę tak zwaną. To chciałbym się kiedyś zabawić, natomiast na razie kończę opowieść i nie wiem kiedy jeszcze wrócimy, może na jakimś live'ie gdzieś kiedyś po prostu sobie wrócimy tak pobudować razem z wami, taki live'ika zrobimy. Tymczasem, jak wam się gra podoba, dajcie znać w komentarzu. Jak wam się podobało, oczywiście to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczyska w House Flipperze lub innym serii filmiku na moim kanale. Nara!